Zrobię, obiecuję, że zrobię. Tak, obiecuję, na pewno. Tak. No, pa. Cześć wam, witam was w kolejnym warsztatowym vlogu. Słuchajcie, tego filmu miało nie być, w ogóle miało nie być filmu, no bo jak się domyślacie, nazbierało mi się troszeczkę roboty w domu. Ale postanowiłem to wszystko połączyć i film będzie. Będzie, mało tego. Obiecałem żonie, że zrobię pewną zaległą rzecz, no bo nie czarujmy się, robiąc coś z drewna. Do takich projektów po jakimś czasie trzeba wrócić, trzeba oświeżyć i tak dalej, sprawdzić w jakim stanie jest powłoka i tak dalej. U mnie się troszeczkę tego nazbierało, obiecałem, że zrobię do porządku, doprowadzę nasz stolik kawowy, ale przywiozę tutaj kilka projektów i to jest dobra wiadomość, bo to może być bardzo ciekawy film. Zobaczycie, będzie coś dla każdego. Stali widzowie zobaczą, jak niektóre projekty wyglądają, jak się mają po kilku latach, niektóre po dwóch, trzech, czterech, niektóre po kilku miesiącach. Nowi widzowie zobaczą mniej więcej, co robiłem na tym kanale i będą mogli do tych filmów wrócić, bo podlinkuję je po prostu w opisie. Ja będę oczywiście bohaterem domu, bo jak żona zobaczy, że tyle rzeczy naraz zrobiłem, to wszystko ogarnąłem, to będzie przeszczęśliwa. No i przy okazji zobaczycie też pewną niespodziankę, pewne nowe narzędzia na tym moim kanale, także dzisiaj jest naprawdę, zapowiada się bardzo ciekawie. Jedziemy do naszego mieszkanka, zabieram to, co potrzebuję, to, co dzisiaj będę po prostu robił i zabieram się za robotę. Zapraszam. I dobra, jestem już z powrotem. Tutaj w kartonie mam te drobiazgi. Za chwilę je sobie tu wyciągniemy na stół. Ja idę jeszcze po te większe rzeczy. Stolik, idzie stolik. Stolik damy tu. I jeszcze biurko. I mamy i biureczko. Ciężkie. No ale się chciało z drewna, to teraz jeszcze dźwigać. Dobra, to mamy dzisiaj do zrobienia. Wezmę kamerę bliżej, pokażę wam z bliska, co jest do zrobienia i co w jakim jest stanie, co jest spowodowane już po prostu upływem czasu, a co jest spowodowane, jakie uszkodzenia są spowodowane, no, nieprawidłowym użytkowaniem. Dobra, szybciutko teraz wyciągam decha na pizzę. Ona jest tylko tutaj, trzeba ją zabezpieczyć ponownie, nie ma tragedii z nią, także to, tak jak mówiłem, te linki do tych filmów będę wam wklejał po prostu w opisie. Część tych projektów była robiona jeszcze w małym warsztacie, jak jeszcze byłem po prostu w malutkim garażu. Słuchajcie, tutaj jest bardzo ciekawy projekt, decha na wannę, super sprawa, zróbcie swojej żonie, będzie w szoku. Bardzo wygodne, ja sam z tego korzystam, idę się kąpać, deseczka, telefon, odpisuję na wasze komentarze. Decha, słuchajcie, taka miska, przepraszam, miska, taka, no to był, powiem wam, tutaj już troszeczkę dusza artysty we mnie się odezwała. Bardzo fajny projekt, również trzeba go troszeczkę odświeżyć, bo się już tutaj zaczynają pojawiać plamy. I mój ulubiony projekt, słuchajcie, jeszcze w malutkim garażu z odpadów, praktycznie jakieś tam dębowe deseczki kupowałem w graciakach na sztuki, rozcinałem to wszystko ręcznie, zero ścisków, zero ten, taka piękna, stoi jak na książkę kucharską, również zobaczycie, ją trzeba prześlifować, jego trzeba prześlifować oczywiście i położyć nowy olej. Bo szkoda, żeby to się zmarnowało. No i tutaj mamy trzy deski. Te deski, one u nas służą po prostu na co dzień. Nie są jakoś specjalnie traktowane. Sam to nawet żona w sumie sama bardziej o nie dba niż ja. Ale to będzie po prostu, no że tak powiem, będę robił deski na bieżąco. Ale takie deski oczywiście idzie odświeżyć i trzeba też o nie dbać. I dzisiaj to zrobimy. Troszeczkę sobie je przeszlifuję i położę nowy olej. Zobaczycie, jaki olej do desek, jaki olej do innych. Jak zabezpieczam, przede wszystkim to jest ciekawy temat, zabezpieczam takie rzeczy, gdzie są w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności. Jest na to bardzo fajny sposób.
Także teraz biorę kamerę do rączki i Wam pokażę, o co chodzi w tych większych projektach. Dobrze, zaczynamy od tego stolika. Stolik kawowy robiłem jakiś czas temu. Tak jest, jeszcze w małym warsztacie, jak dobrze pamiętam. Tam Wam oczywiście link również pokażę w tym. Jesion ogniem malowany, tak to nazwałem. Wszystko, słuchajcie, krawędź tu jest opalana. Ja nie mam nic przeciwko opalanemu drewnu, ale pod warunkiem, że jest opalane do czarności. Takie ciapki, jakieś centki, to trzeba naprawdę umieć zrobić ze smakiem, bo jakieś takie lamparcie wzory to mnie nie przekonują. To jest wszystko rzecz gustu. Ja Wam nie mówię, że to jest super i takie idealne. Nam się podoba. Nie ma tutaj tragedii, powiecie, ale tu niestety jest temat, który moja żona już zrezygnowała. Mówiła, prosiła, zrób. No ale w końcu Bogdan to zrobi. No bo tak, film był, stolik trafił do domu, ale u mnie to tak jest niestety, że jak jest projekt pod koniec już mojego wolnego i trzeba się zbierać do pracy, no to nieraz naprawdę nie ma czasu. Wyjechałem, zrobiłem pierwsze malowanie, nie zrobiłem w ogóle spodu, w ogóle. No tak jak mówiłem, ja pokazuję wszystko, nie mam z tym problemu. Także zobaczymy, przeszlifujemy to od zera, mamy to surowe, mamy szpachlę, zobaczycie jak będzie zbierać się tą szpachlę. Także tu będzie fajna robota, po prostu cały, dobra, jedną ręką tego nie podniosę, wszystko po kolei zrobimy. No i tu oczywiście od góry już go jakimś drobniutkim papierem też przelecimy, na gotowo będzie piękny, ładny, bo to takie drobne ryski oczywiście są, jakbyście się przypatrzyli, no bo tak jak mówię, my mamy koty, no i niestety jak nas nie ma, tu się mogą cuda dziać. Dobrze, i teraz co? Biurko. Biurko robiłem bardzo niedawno temu, bo tamten stolik, który pokazywałem, to jeszcze w małym warsztacie. On był co prawda już raz odświeżany. Teraz biurko. No biurko, niestety moja córka kochana dostała żółtą kartkę. Powiedziałem, ostatni raz go poprawiam. Jeżeli doprowadzi go jeszcze raz do takiego stanu, to idzie na Olixa. Nie wiem, gdziekolwiek. Ale dobra, już wie, o co chodzi. Nastolatka, wiecie, o co chodzi, pazury, malowanie. Ja okej, wszystko rozumiem, ale nie ma problemu sobie dać jakąś podkładkę. Już sobie zorganizowała dużą podkładkę i jak tam się tam bawi. No ale niestety, co się stało. Widziałem, że próbowała go sama ratować. No ale nic, tylko są jakieś plamy poprzecierane i tak dalej, i tak dalej. Jest tragedia po prostu. Ja to muszę wszystko doprowadzić, cały ten blat. I przy okazji tutaj te boki wyprowadzić, bo tutaj jak mi powstały takie kanty, ja jak go składałem, to tu jeszcze nie była powierzchnia jakimś bardzo drobnym papierem ostatnim. Później nie umiałem tu dochodzić, ręcznie to robiłem. Teraz już mam szlifierkę, która tutaj powinna się zmieścić, czyli takie żelazko, taką deltę. Zobaczycie, mało tego, moja pierwsza szlifierka na baterię, także to też zobaczycie. No i tak to wygląda, słuchajcie. Zaczniemy od tych, że tak powiem, pierdółek, tutaj deseczki, to tak na szybko, o tym troszeczkę Wam opowiem, zobaczycie jak zabezpieczam go przed wodą, no bo to jest w łazience, tak naprawdę to jest na wannie, jak ja się przynajmniej kąpię, to jest praktycznie całe mokre i powiem Wam, że to już jest kilka lat i tragedii nie ma, z samym drewnem się nic nie stało, totalnie nic, nigdzie się nie, to wszystko było, to żeby była jasność, to jest z takiego drewna zrobione, tutaj było to uzupełniane szpachlą, tutaj praktycznie nic nie było robione, ale z drewnem samym się praktycznie nic nie zrobiło, nigdzie się nie wypaczyło, nigdzie nie rozeschło, nie pękło bardziej. Te pęknięcia, widzicie, że to nie jest jakiś tam pierwszorzędny materiał, ale za to według mnie ma swój urok. Taka decha, ją wyszlifujemy, decha na pizzę, tak jak pokazywałem z daleka, też bardzo fajny projekt robiony od zera, tutaj zagłębiarką zrobione, świetnie działa, jak macie polecam, zobaczcie film, super sprawa. No i tutaj lekki szlif i desk, to jest to jak na książkę kucharską, naprawdę jeden z moich chyba pierwszych projektów takich, że tak powiem, bardziej dla mnie udanych. Jestem naprawdę z niego dumny, fajny, kupę ręcznej roboty, w sensie takiej od zera, tutaj nawet jeszcze ścisków jakichś porządnych nie miałem, tylko to tak jakoś było w małym warsztaciku, ale fajnie wyszło, ten kształt odrysowany ręcznie przeze mnie na kartce, a to jest kształt po prostu szyby z naszego piekarnika, bo mam takie retro, jakieś tam te sprzęty, także tak to mniej więcej wygląda i pasuje. No i tutaj, słuchajcie, i tutaj miseczka, to było przy okazji tam testu szlifierki i tarników. Był taki film, no i coś takiego mi się udało wyrzeźbić tymi tarnikami, powiem Wam, że naprawdę jestem dumny z tego, no bo jest to naprawdę, no według mnie ładne.
jest to w naszej kuchni, to jest misa na owoce, także jest to w naszej kuchni do dzisiaj, ale tak samo już tutaj się pojawiają. No ze mną jest ten problem, że ja kończę już, wiecie, projekty, to zazwyczaj na drugi dzień jadę do domu. No i zamiast 2-3 razy malować te rzeczy, to ja je maluję zazwyczaj tylko raz. To tak między nami, ale cicho. No i teraz czas to zrobić do porządku. Dobra, ustawiam kamerę, biorę się za szlifowanie po kolei wszystkiego. Później będę nakładał wosk, na deski będę nakładał jeszcze coś innego. To wszystko zobaczycie. Bądźcie cierpliwi. Te maleństwa mam przeszlifowane, słuchajcie, także tutaj te deseczki tak raz, dwa przeleciane, za chwilę je sobie zabezpieczymy od nowa. Tak jak widzieliście, takie maleństwo, słuchajcie, takie maleństwo, fajnie, wszystko ładnie, pięknie, ale ono mi się również przyda tam do biureczka. Na początku działałem z baterią 4, tutaj mam taką baterijkę jeszcze jedną, dlatego, że ta po prostu się ładowała, z tym to już jest naprawdę potężna maszyna, bateria większa niż sama stopa szlifierki, ale fajnie, spoko, tak na stole pracując nie ma problemu, że to jest troszkę cięższe, za to bez problemu można dłużej popracować, tak myślę. Słuchajcie, teraz biorę większy kaliber i bierzemy się na pierwszy rzut za tą dechę, a później stolik i wanna, znaczy stolik i wanna, biurko i stolik kawowy. To tutaj wystarczy, tylko przelecę delikatnie ręką i po prostu nałożę nowy olej. Tutaj nie będę się za bardzo patyczkował z tym. Tyle, dobra, idę po kolejną szlifierę i jedziemy z tymi grubszymi tematami.
Dobrze, tu się na chwilę zatrzymam. Słuchajcie, jak widzieliście, musiałem tutaj dodać troszeczkę szpachli, bo tutaj mi się pojawiła szczelina, także jak już to robię, to robię. No i tutaj też dołożyłem w tym pęknięciu. Generalnie też tak bardziej do środka. Nie chodzi mi o to, żeby było płaskie, chodzi mi o to, żeby w środku pęknięcie było czarne. To sobie to rozszlifujemy już później, szybciutko, finalnie. 150, tutaj więcej nie będę dawał, bo i tak robię wosk w macie, w takim naturalnym kolorze. I słuchajcie, zostaje biureczko. Biureczko będzie na sam koniec. Tu już wszystko mam przygotowane. Zaraz to wszystko odpylę, słuchajcie, i będziemy nakładać po kolei woski, oleje i tak dalej, i tak dalej. No jak widzieliście, na pewno taki sprzęt się pojawił u mnie w warsztacie, słuchajcie, także sobie nim dzisiaj pierwszy raz popracowałem. I jeszcze jeden sprzęcik, słuchajcie, taki odkurzacz, drugi odkurzacz, o którym już wspominałem dawno temu, że muszę sobie sprawić drugi odkurzacz, bo wyciąganie tego spod ukośnicy non-stop, te wszystkie rury tutaj, no to słuchajcie, no to często gęsto się nie chce tego robić i się szlifuje bez odkurzacza. Także ten będzie stricte do pracy na zewnątrz. On tutaj docelowo, bo tutaj jeszcze będą takie regały, ten stół będzie zabudowany kiedyś. Myślę, że już teraz pomału się można za ten stół brać i on będzie miał stałe swoje miejsce. Tutaj może jakieś będzie wyjście, już taka stacja do podłączenia elektronarzędzi pod ten odkurzacz. Także słuchajcie, no o co mi chodziło? Najprostszy model, dla mnie najważniejsze, żeby było gniazdko, aktywne gniazdko do elektronarzędzi, czyli startujemy narzędziem i odkurzacz nam się sam włącza, czyli słuchajcie, tu patrzcie, jakie tu są bajery, słuchajcie. I mamy odkurzacz. No i tyle, słuchajcie, tak to ma działać, także zabieram się za te biurko, nam będzie kapkę więcej roboty. No bo będę musiał wyprowadzić ten blat. No chociaż tutaj pod spodu, tej spodniej strony też było co robić. Gradacje. Tam zacząłem, słuchajcie, od spodu, gdzie było surowe drewno. Zacząłem aż od 60 papieru, bo tam też widzieliście, że też było nasmarkane tej szpachli, jakby ktoś kielnią nawalił. Nie wiem, kto to robił. I normalnie 60, 80, słuchajcie, 120, setki nie ma. Muszę dokupić setki, 120. No tam po prostu 80, 60 i 80 tam robotę robiło, no i później już doprowadzanie 100, 120, 150 to są najczęściej u mnie używane papiery i generalnie najwięcej trzeba kupować zawsze setki, 120, takie jest moje zdanie. Teraz bierzemy się, słuchajcie, za te biurko, tutaj tą malutką szlifierką, słuchajcie, tu już mam przygotowaną, tą malutką szlifierką, tutaj widzicie, o co chodzi, teraz sobie tutaj mogę fajnie Nawet tutaj, w tym elemencie, mogę sobie to ładnie przygotować. Tak samo ten narożnik. I fajnie. Takie maleństwo, słuchajcie, do takich zadań. Tutaj nie chodzi o jakieś ścieranie, tutaj drewna i tak dalej. To tylko jest taki przeszlif zrobiony. Założymy tutaj sobie papier. Założymy sobie tutaj papier 150, 180 nawet i tylko taki przeszlif zrobimy, te nogi również też szybciutko przelecimy raz, dwa, a blat no to już dużą szlifierką, jego nad nim się troszeczkę trzeba pochylić, no bo niestety, no dobra, to już mówiłem, nie będę się od nowa denerwował. Dobra, bierzemy się za robotę.
Dobra, wszystko mam wyszlifowane, słuchajcie, wszystko jest przygotowane do zabezpieczenia tego. I teraz słuchajcie, no biurko udało się je uratować. Blat wygląda jak nowy, że tak powiem. Także fajnie. I teraz słuchajcie, reszta elementów jest na tym stole. Teraz część będzie zabezpieczana olejem, część będzie zabezpieczana, zresztą to też jest olej, deski, zwykły olej kokosowy ze sklepu spożywczego, obojętnie jaki, ja taki używam, mam tam gdzieś na półce takie oleje stricte przeznaczone do desek, ale mi się ten bardzo sprawdza, słuchajcie, już drugi słoik, który wyrabiam, także dlaczego nie. I teraz jedynym elementem tutaj na tym stole, które będzie zabezpieczane dodatkowo przed wilgocią, to jest ta deska na wannę. I tak jak wtedy zrobiłem, tak teraz zrobię, bo tego mi jeszcze po prostu zostało sporo. Mam tutaj taki protektor do drewna, świetna rzecz. Ja tym również robiłem blat do łazienki. Ktoś, kto oglądał ten film, to wie. Ten blat będzie jeszcze też za jakiś czas do poprawienia, do zabezpieczenia. Także może zrobimy podobny odcinek, tym razem o łazience. Tam też jest sporo rzeczy, które sam zrobiłem. Łącznie z meblami, z zabudową pralki, suszarki i tak dalej. Zresztą cała łazienka był remont. Nieważne. No i teraz zrobimy to tak jak powinno być. To jest oczywiście spód tego stolika. Tu już szpachli nie będę dokładał. Dołożyłem z tamtej strony, bo tam się jedna szczelina pojawiła. Tylko to po prostu zabezpieczę wosk twardy olejny od Osmo. On do jesionu po prostu się sprawdza idealnie. To jest taki półmat, że tak powiem. Tak? Tak, bezbarwny półmat, dla mnie fajny, bo po prostu te drewno się tak nie świeci, jest taki w miarę naturalny wygląd. No i tutaj ta moja półeczka, do której mam bardzo duży sentyment, półeczka pod książkę, na książkę kucharską została również też wyszlifowana i zostanie tak delikatnie tylko przeciągnięta dla zabezpieczenia woskiem. A deski te wszystkie również, tak samo tamta do pizzy, no to już ten olej kokosowy. Aha, i tutaj co mamy jeszcze, tą miskę na owoce, no to ona już też pójdzie tym woskiem i tyle, dobra, bierzemy się raz, dwa, słuchajcie, aha, tutaj jeszcze wyciągnąłem odkurzacz na górę, słuchajcie, zauważyłem tutaj po drodze taką ciekawostkę, zobaczcie, mamy tutaj takie uziemienie w postaci tego łańcuszka, mam nadzieję, że to zadziała, bo ani ten Parkside, ani McAllister, który tu był wcześniej, czegoś takiego nie miał. I na przykład ten McAllister odkurzacz, jak poczuł tylko pyłu, bo ten odkurzacz również można nim odkurzać, szlifować, podobno gładź. Także no wiadomo, że on nie ma żadnego otrząsacza, ani nic, trzeba to zrobić po prostu z głową i nie na jakichś, wiecie, hektarach. Ale tamten jak poczuł jakiś drobny pyłek, czy to zgładzi, czy coś dłużej szlifowania, no to tak trzaskał, tak kopał po rurze, szły takie iskry, że po prostu oczy się mrużyło. Ten może dzięki właśnie takiemu prostemu rozwiązaniu po prostu wyeliminujemy ten problem. Dobra, bierzemy się za zabezpieczenie tego wszystkiego, malujemy, zacznę może od tego biurka, raz, dwa. Tutaj mam dwa takie pędzle, byłem sobie tutaj w markecie zakupić, także biorę pędzle, otwieram wosk. Nie, zacznę najpierw od tego, bo tutaj będę nakładał najpierw ten protektor do drewna, a później przejdę nakładać wosk.
I dotarliśmy do końca, słuchajcie, wszystko zostało zabezpieczone, pomalowane, czy to olejem, czy innym preparatem. Tutaj na przykład, jak wspominałem, ta decha, mamy protektor, tutaj mamy olej. Oczywiście jutro tutaj wrócę i powtórzę tą czynność jeszcze raz i to już wtedy będzie naprawdę dobrze. Oprócz tej deski ona zostanie jeszcze dzień dłużej, bo tutaj pójdą jeszcze dwie warstwy oleju. Jak już ten protektor drewna położę dwa razy, to później dwa razy olej i to już można wtedy naprawdę lać na to wodę, nic się z tym dziać nie będzie. Znowu przez jakieś 3-4 lata spokojnie, jak nie dłużej. I teraz zobaczcie, no tutaj tak jak mówiłem, olej zwykły kokosowy na te deski, na te trzy deski. To są deski już używane jakiś czas, służą nam po prostu na co dzień. Nie są jakiejś pierwszej świeżości, ale jeszcze spokojnie się nadają, także warto było je odświeżyć. Ta decha do pizzy została również odświeżona i zabezpieczona olejem kokosowym, zwykłym olejem kokosowym, słuchajcie. A reszta to już był olej, wosk twardy olejny Osmo. No i ten stolik kawowy w końcu mogę powiedzieć, że jest skończony. Widzieliście wszystko, do wszystkiego się przyznałem. Spód jest już doprowadzony, od zera był wyszlifowany każdą gradacją, do porządku wyprowadzony. Szpachla została uzupełniona. Także teraz jest to tak, jak powinno być. Stojak na książkę kucharską również odświeżony. Także zadanie jak najbardziej wykonane. Słuchajcie, biureczko, zobaczcie, znowu wygląda jak nowe. Jak je zobaczycie za jakiś czas na OLX-ie, to znaczy, że Karolina nie dotrzymała słowa, ale myślę, że będzie teraz o nie dbała. Jest naprawdę... No ten jeszcze jest piękny, słuchajcie. To się oczywiście nie będzie tak świecić, bo ja mam półmat, także to będzie troszkę inaczej wyglądało. Jak ktoś lubi połysk, to oczywiście można sobie to robić w połysku. Ja wolę półmat, tak mi się bardziej podoba. Dobrze, słuchajcie, widzieliście, jak ja to zrobiłem. To, co już miałem zrobić dawno temu. Szlifiereczki dwie, które dzisiaj tutaj fajnie się sprawowały, fajnie się nimi pracowało, zwłaszcza te maleństwo. Słuchajcie, super rzecz. No kurde, fajna sprawa, można tym naprawdę dojść i bez kabla to przede wszystkim. Nawet z akumulatorem czwóreczką gdzieś tam na początku pracowałem, bo ten mi się ładował. Na płasko, na stole żaden problem. Również można to robić. A ta szlifierka, no powiem Wam, że w tym sprzęcie pokładam dużą nadzieję. Będzie teraz moją główną szlifierką. No pierwsze wrażenia mega, ale tu nie chcę, wiecie, przechwalać. Będziecie to widzieć sami, jak ona się będzie sprawować, także na pewno o niej za jakiś czas zrobię film. Chętnie, że tak powiem, zrobię ten film, bo no słuchajcie, jest bajera, jest bajer tutaj. Ona jest odłączona od prądu, także zostawmy to. Fajnie, słuchajcie, jestem zadowolony, zrobiłem to raz, za jednym zamachem, parę godzin i zrobione. A Wam bardzo dziękuję, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Czekajcie, przełączę kamerę. Dobra, a ja Wam bardzo dziękuję, słuchajcie, dotrzymaliście mi towarzystwa. Ja dzięki temu mogłem to wszystko ogarnąć w jeden wieczór, słuchajcie. Powstał taki film, widzieliście, nowi widzowie na tym kanale. Dla Was również to jest, myślę, cenny film, bo te wszystkie projekty, jeżeli coś Wam się tutaj spodobało, to film, jak to powstało, jest na tym kanale. A ja, żeby Wam po prostu ułatwić, to zostawiam linki w opisie tego filmu. Moi stali widzowie zobaczyli z powrotem po latach, jak te projekty się po prostu na dzień dzisiejszy wyglądają, że to wszystko działa, że to wszystko jest, że to nie jest tylko na film i koniec. Sami widzieliście. Słuchajcie, linki do wszystkich tych filmów w opisie filmu. Linki również do tych narzędzi zostawiam w opisie filmu. Wiadomo, nowa sprawa, także nie ma tutaj jeszcze co za bardzo gdybać. Pierwsze wrażenia super, a co będzie dalej, to już czas oczywiście pokażę. Ja Wam bardzo dziękuję i dzisiaj troszeczkę inaczej. Proszę Was, napiszcie, kto z Was kojarzy jakikolwiek, pamięta film odnośnie jakiegokolwiek tego tutaj projektu, czy pamiętacie, jak oglądaliście jeszcze kiedyś dawno temu, jak robiłem to, czy owo i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa, który z tych projektów Wam się najbardziej podoba? No i trzecia sprawa, jeżeliście wytrzymali od początku do końca, to już tradycyjnie piszcie oddechy do dechy, tak jak wiecie, o co chodzi. Chcecie mi pomóc rozwijać ten kanał, to w ten sposób, czy to komentarz, czy like. Jest bardzo mile widziany, ja Wam zawsze za to bardzo, bardzo dziękuję. Tyle na dzisiaj, słuchajcie, kończymy, bardzo dziękuję Wam i zapraszam do kolejnych filmów, do kolejnych prac w drewnie na tapecie. Na numer jeden liście jest deska sztorcowa, porządna, duża decha sztorcowa, także znowu praca w drewnie, maszyny pójdą na środek warsztatu i będziemy działać. Cześć, trzymajcie się, na razie.